Obowiązkiem jest stworzyć projekt graficzny, opisowy, to wszystko było zrobione. Na graficznym to, co jest obligo. To, co jest obligo, wyznaczamy linię przebiegu dróg, wyznaczamy tereny o różnym przeznaczeniu. Tak? Możemy napisać, tu są rolne tereny, kompleks jakiś, tu przemysłowe, tu usługi, tam mieszkalnictwo. I mówimy, jeżeli będą zielone działki, to jakie mają mieć te działki parametry. I koniec. I teraz innym przykładem, no przecież, bo załóżmy tutaj może to w błąd wprowadzało, bo to była nasza działka, ale przecież ustalaliśmy te plany miejscowe też w innych miejscowościach, jak Gomulin, jak Siomki, gdzie obejmowaliśmy podziałami prywatne tereny, tak? I też żeśmy przecież na tych projektach też były. Po prostu siatka była zrobiona, jak poleciało tym planistom, porobili, byle zachować te działeczki nie mniejsze niż. No i teraz powiedzmy taki Kowalski, żeśmy miał 5 hektarów, jest plan podjęty, wszystko pod budownictwo mieszkaniowe i on teraz będzie sobie dzielił te 5 hektarów. Tak? Może sobie wydzieli 30. I on sobie wydzieli, nie, w planie mówimy, na planie jak się spojrzy na załącznik, to ta jego działka tam wychodzi mu tam z 7 działek, tak? A on sobie dzieli na dwie. Wolno. Jakby chciał zrobić z tego 50 działek, to mu nie będzie wolno, bo jest w planie zapis, że nie mniejsze niż. Nie wolno, ale na dwie może. Więc te propozycje, ta siateczka, to były tylko propozycje podziału. W rzeczywistości właściciele gruntu po uchwaleniu planu będą to robić, jak im będzie pasowało, byle tylko zachowali te zasady, które później w tej części opisowej były. Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Panie wójcie, proszę następne. Ja jeszcze chodzę. Bo ja chciałam o te znaki drogowe. Tutaj pan sekretarz powiedział, że były poprawiane. Ja bym chciała zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu leży znak informujący o miejscowościach. Wola Krzysztofowska, Kacprów, leży chyba już ze 4 tygodnie w robie. Także to wygląda jakby tak. Mieszkańcy pytają, bo już nie raz jeżdżę codziennie, pytają, gdzie są jakie miejscowości, bo nie wiedzą, bo nie ma znaku. I chodzi mi o znak od Radziątkowa do Woli Krzysztofowskiej, o poprawę, bo nie wiadomo, do jakiej miejscowości my dojeżdżamy, bo tam nie jest napis Wola Krzysztofowska, tylko nie wiadomo. Panie sekretarzu, niech pan odnotuje znaki poprawione. Były, są. Proszę, kto jeszcze ma pytanie? Proszę bardzo. Ja tak odnośnie pewnej rzeczy, które tu pan zacząłem zapowiedział, ale tak jest poza tym, widzieliśmy na przykład ten plan, ja tylko widziałem. Tak samo jak widziałem budynek na tej działce w Kozierogach. No ale to tak jest poza mnie również. Jeśli chodzi do sprawozdania, panie wójcie, pan mówił o ewolucji, w tej chwili już powiedzmy kończy się, brakuje, dokładamy trochę pieniędzy, czy nam wystarczy. Ja tylko jedno pytanie do tego. Więcej nic. Czy te ewolucji starczy nam na drogę Krzyżanów Gąskich? Krzyżanów powiatówkę? Nie, Krzyżanów Gąski. Na poprawę tych niemożliwych dziur tych. Szczególnie na wedle naszych wyliczeń powinno wystarczyć. Drogowiec ma powiedziane, że tą drogę ma uznać. Tak, czyli w tym roku ta droga powinna być zrobiona. Dobrze, do sprawozdania jedna, a reszta będzie po sprawozdaniu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania co do sprawozdania? Nie ma. Czyli przechodzimy do spraw różnych, ale szanowni państwo, zanim wy będziecie zadawać pytania, to ja tu mam jeszcze. Zacznijmy. Grzesia, poproszę o Krzyżanówkę. Szanowni radni, wpłynęło pismo do Rady Gminy Społeczeństwa Krzyżanów i od Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżanowej. I przeczytam szybciutko. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zagospodarowanie terenu znajdującego się przy Domu Ludowym w Krzyżanowie jako boiska sportowego. Teren ten jest obecnie zniszczony w wyniku prac rozbiórkowych wiatr po byłym SPR-ze oraz składowania ziemi i gruzu podczas budowy kanalizacji. Brak boiska sportowego w Krzyżanowie uniemożliwia jednostce OSP Krzyżanów właściwe przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych. W roku 2013 treningi przeprowadzane były na boisku w miejscowości Glina. Drużyna piłki nożnej powstała w 2012 roku. Nie ma możliwości rozgrywania meczów. Treningi piłkarskie odbywają się w Bujnach oraz w Gomulinie. Istnienie boiska umożliwiałoby również organizację festynów
integrujących miejscową społeczność. Powstałe boisko można wykorzystać do przeprowadzenia gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Działka pod boisko wymaga nawiezienia ziemi w celu wyrównania terenu, założenia odwodnienia i ogrodzenia. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie. I sporo podpisów, Rada Sołecka i strażacy. Jakie pismo odkładamy? Zapewne pan wójt też. Także, poczekaj, ja jeszcze korzystając z okazji, że tutaj poruszone były sprawy zawodów sportowo-pożarniczych, to wójtowi umknęło sprawozdanie. Chciałbym serdecznie podziękować radnym, którzy zaszczycili swoją obecnością zawody gminne. Uważam, że były radnicy za miarę udana, także ja dziękuję wszystkim radnym, którzy byli. Także dziękuję bardzo. I panie przewodniczący, wydaje mi się, że wspólny nasz głos, czyli podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krężu. To tak znakomite przypomnienie. Tak, oczywiście. Szanowni Państwo... Znaczy, no nie wiem, czy może się... Nie wiem, wójt, czy sekretarz stosunkuje do tego wiska? Znaczy, to jest ten temat, o którym ja mówię, że jak najbardziej jest taka zasadność i o tym temacie już na różnego rodzaju spotkania również Krzyżanowie informuje mieszkańców, że jest taka zasadność, jest taka potrzeba. Na razie pokonaliśmy skomunalizowanie tej działki, bo dotychczas niestety ta działka nie była własnością gmin. I teraz, żeby pójść dalej, trzeba rozpocząć od projektu z prawdziwego zdarzenia, no bo to jest inwestycja, która bez projektu wykonana być nie może. I oczywiście ja o tym pamiętam, jeżeli tylko nam się tutaj w tym budżecie zwolnią jakieś środki, to będziemy to rozważać. Ale proszę Państwa, no takich próśb, takich potrzeb na terenie całej gminy nie przesadzam, ale są dziesiątki. Naprawdę, jeżeli się zwalniają jakieś pieniądze, to trzeba się po prostu zastanawiać, co robimy, dlaczego ta miejscowość, a nie inna. No, ostatnio miałem taki dylemat odnośnie Krężny. Bo pamiętacie Państwo, że podjęliśmy uchwałę, wprowadziliśmy 10 tysięcy na utwardzenie czy wykonanie parkingu przy Krężnej. W tym momencie rozważałem również Krzyżanki. Ale co spowodowało, że zaproponowali Krężne? Ano to, że podczas właśnie różnego rodzaju imprez, uroczystości, to te samochody stoją na skrzyżowaniu przy świetlicy. No i z tego powodu uznałem, że no, ten parking jest bardzo ważny. Oczywiście nie jest to kosztem Krzyżanowa, no chciałoby się wszędzie, ale przy najbliższej okazji, kiedy tylko się zwolnią jakieś pieniądze, na razie jest trudno, nie wykluczono, że w tym roku najpierw wprowadzimy pieniądze na wykonanie projektu, od tego co Państwo. Tam jest bardzo dużo, panie Wiesławie, niestety tematów, bo są przyłącza, bo są linie energetyczne, to trzeba w projekcie przebudować te wiadomości, niestety. To będzie bardzo kosztowne. Jest tylko jedna linia, na o której prosiłem, jednostka straży też prosiła o zainstalowanie tam oświetlenia wokół obiektu. Ale panie Wiesławie, to... przerwę panu, niech pan tak nie podchodzi, bo to nie jest rola wójta, bo jeżeli chodzi o przebudowanie jakiejkolwiek linii energetycznej, to tu niestety, powiem brzydko, łapę trzyma zakład energetyczny i on stawia warunki. I tutaj ta przebudowa samej tej linii energetycznej będzie niestety bardzo trudna. Ale jak najbardziej jest to zasadne, żeby w Krzyżanowie, mamy już tą działkę, żeby to boisko wraz z bieżnią otrzymać nowocześnie patrzeć na temat przyszłościowo. No teraz, jeżeli jest taka możliwość wykonania bieżni, no to trzeba robić to z bieżnią. Podobnie jak z tym telewinem. No trudno, żeby w XXI wieku tego nie uzyskać. A potem co Dobrze, szanowni radni, wpłynęło do Rady Gminy z Urzędu Wojewódzkiego takowe pismo, które sobie pozwolę tu przeczytać. W związku z otrzymanym pismem mieszkańca gminy Wola Krzysztoborska dotyczącym potrzeby uruchomienia procedury wygaszania mandatu radnego Dariusza Pytki w związku z jego zatrudnieniem w Związku Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Gomulinie. Działając na podstawie artykułu 85
i artykułu 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uprzejmie proszę o zbadanie tej sprawy w kontekście przepisów antykorupcyjnych i przesłanie zajętego w tej sprawie stanowiska do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Ludzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Jest podany adres w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Nadmieniam, że wyżej wymienionym piśmie podniesiona została również kwestia dotacji, które Dariusz Pytka wraz z innymi radnymi przyznaje swojemu zakładowi pracy oraz to, że siedziba zakładu znajduje się w budynku Urzędu Gminy, a spółka nie ponosi kosztów jego utrzymania. Szanowni Państwo, ponieważ ja jako przewodnicząca byłam zobligowana, że w przeciągu 7 dni musiałam po prostu dać takową odpowiedź, został po prostu wspólnie tu z panem Pytką, on dostarczył wszelkie dokumenty potwierdzające tą nieprawdę, nie potwierdzające to, co zostało napisane w tym piśmie skarżącym. I pozwoliłam sobie dokonać tej odpowiedzi i do tego są załączone statut gminny i spółki wodnej, pismo gminnej spółki wodnej, bilans na dzień 31.12.12 roku i rachunek wyników na dzień 31.12.2012 roku. Także ja Państwa odwiedzę. Przepraszam, czy to jest jakiś anonim, czy to jest podpisany? Nie anonim, tylko że ten, który pisał, zaszedł sobie, żeby nie ujawnił nazwiska, no tak wynika z treści. Z treści tego właśnie pisma. Także ja Państwa o tym wszystkim poinformowałam i są właśnie te wszystkie, no jeżeli sobie życzycie Państwo, mogę przeczytać i odpowiedzieć. Jest to skierowane do pani Elżbieta Staszyńska, dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli. I odpowiadając na pismo z dnia 8 lipca 2013 roku, informuję uprzejmie, iż zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy gminna spółka wodna Woli Krzysztofowskiej prowadzi działalność gospodarczą. Zwrócono się do zarządu gminnej spółki wodnej Woli Krzysztofowskiej o dostarczenie dokumentów, czyli statut spółki, bilans, rachunek wyników i na podstawie których możliwe byłoby ustalenie, czy spółka prowadzi działalność gospodarczą. W dniu 18.07. bieżącego roku wpłynęło pismo zwracające, zawierające oświadczenie podpisane przez członków zarządu księgowego, iż gminna spółka wodna Woli Krzysztofowskiej nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Do pisma został dołączony statut spółki, bilans na dzień 31, tak jak powiedziałam, 12.2012 roku oraz rachunek wyników na dzień 31.12.2012 roku. Należy nadmienić, iż dotacja dla gminnej spółki wodnej przyznawana jest na podstawie uchwały numer 20/172/12 Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielenia, trybu postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Wola Krzysztofowska dla spółki wodnej. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą dotacja jest przyznawana przez Wójta Gminy Wola Krzysztofowska w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, iż nie zachodzą przesłanki określone w artykule 24e ustawy o samorządzie gminnym. I wszystkie te załączniki przekazane przez pana Pytkę, przez ten cały zarząd, zostały dołączone i wysłane do Urzędu Wojewódzkiego. Czekamy, jak właśnie wojewoda zdecyduje. Czy to właściwie nie wojewoda, tylko pani dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli. Wojewoda. No, także ja o wszystkich Państwa pamiętam. Jeżeli Rada uważa, że źle czy dobrze, no, czy macie inne pomysły.
No my jako komisja rewizyjna żeśmy występowali o opinię, pani mecenas powiedziała wtedy, że to jest, zresztą radny powiedział, że jest to praca społeczna. Zgodziłam się z tą opinią. Tak jest. Dziękuję bardzo, ale to by, no, po prostu jestem zobowiązana, żeby was informować to, co wpłynęło, bo wpłynęło do Rady Gminy. Ja tylko, jeżeli mogę, jedno zdanie, proszę państwa, nie jest tak, jak napisane jest w tej skardze, że konkretnie wskazany pan radny Pytka głosuje w sprawie swojego zakładu. Nie z jego zakładu. Nie głosuje w swojej sprawie. Proszę bardzo, jeżeli państwo macie teraz pytania, to proszę. No właśnie, może go powiem tutaj, tego, no też, pan przewodnicząca jest nauczycielem, tak? Głosując za budżetem dla szkoły, pani głosuje swoim... Roli dyrektora. Niezwykłym nauczycielem, niezwykłym pracownikiem, nie mylmy pojęć. Ale tu chodzi o działalność gospodarczą. Gdyby radny prowadził działalność gospodarczą na własne rachunek, to można. I niedługo będzie. Proszę bardzo, radny, proszę pytanie. Panie wójcie, mam takie pytanie, bo zgłosili się do mnie mieszkańcy Wygody i nie wiedzą, co zrobić z Kolinackimi, bo zaczynał zwodzić tam różne śmieci. Nie zaczynał cały czas zwodzić. Odwieczny problem. Dobrze, że pani wyjdzie, jak z nim to wszystko zgłoszą do zapisów. Bo tam też mają się pojawiać zwierzątka, wszystkie rzeczy. To by było jedno pytanie, a drugie mojego społeczeństwa chodzi mi konkretnie koło przystanku, czy to depiotowe oczywiście, to jest odpowiednie to pole. Ludzie się pojawiają, że przyjdzie taki czas, że może to nie zrobię. No, w takim razie. Jak do tego dojść, żeby to. Panie Pawle, jeżeli jest pewne, że jest to w pasie drogi powiatowej, to trzeba wystąpić szybciutko z takim pismem do starostwa powiatowego. Mhm. Bo tylko i wyłącznie ale starostwa. Jako my jako starostwo musimy wystąpić. Dobrze, no ale po co pisać pismo do nas i potem przesyłać? Czyli my możemy bezpośrednio od razu do... Ale nie, no jeżeli mieszkańcy się podpiszą i ileś tam tych podpisów będzie, 10, no to najprawdopodobniej zadziała. Ze strony czy z orkiestrem pojechać. No bo tu pan starosta musi też mieć pozwolenie na pojechanie. Gdzie ja strażackie proszę bardzo. Tą pierwszą sprawę. To znaczy, no to jest znany temat i wielokrotnie oczywiście tego pana pouczamy. Czy poinformujemy panie sekretarzu, niech pan zapisze, poinformujemy go jeszcze na piśmie i zagrozimy nałożeniem mandatu na ale poprzez panie wójcie, chciałbym zapytać, czy coś zrobione jest w sprawie tego parkingu tutaj przy tej Złotym Młynie. Bo rzeczywiście, tak jak tutaj radny mówił, jest tam zaśmiecenie, wiadomo, teren prywatny, ale te krawężniki są rzeczywiście przez te samochody zniszczone. A krawężnik prawdopodobnie należy do drogi, nie? I trzeba by z tym coś zrobić. Ale krawężniki wyjeżdżają. Po prostu są takie dzikie wyjazdy są po prostu i tam jest naprawdę uszkodzonych sporo tych krawężników i te śmieci też się tam znajdują. To jest tam przy tym skupie palet. Rzeczywiście tam jakieś, nie wiem, jak wygląda, jak pokrył, jak coś tam wyrzucone. Jest tego kupa, trzeba by to uciągnąć, a to naprawdę straszne. Znaczy tak, no wystąpimy, możemy wystąpić pismem do właściciela tego obiektu, tego parkingu o to, żeby utrzymał ten porządek czystości. Natomiast jeżeli chodzi o krawężniki, no to jeżeli to zostało uszkodzone, krawężniki, które są na naszej drodze i nie mamy sprawcy, no to najprawdopodobniej będzie to robota po naszej stronie. Chyba, że znajdziemy kierowcę i udowodnimy, że to konkretnie ta osoba. Ale dodam słówko do tego, panie wójcie, ale dobrze, że kolega poruszył, ale panie wójcie, ja prosiłem o to, żeby z tym właścicielem właśnie do takiegoś kontaktu zabezpieczyć jakimiś barierami, bo to jest
ani pan, ani ja, ani właściciel, nie będzie stał, pilnował tych Ukraińców najprzeróżniejszych, bo to oni tylko to niszczą, wyjeżdżają sobie, gdzie im pasuje, proszę pana. Jak jest parking załadowany w tamtym końcu, to on nie patrzy, żeby wyjechać do wyjazdu, proszę pana, tylko na przełaj po krawężnikach. Dlaczego to się dzieje? Proszę pana, tam są potrzebne barierki tego typu betonowe, jak blokie, jest zastawione tutaj na Rokrzycach ten wjazd. Od tych kapłanów. Wystąpimy, jak możemy oczywiście poprosić, bo inaczej nie od tego właściciela, żeby zamontował coś takiego, no jeżeli się zgodzi, to będzie bardzo dobrze. Dobrze, ale... Natomiast no... Skończymy, no to jest. Także następna sprawa, no już tutaj taką odpowiedź uzyskałem, ale no chciałbym, żeby to wszyscy usłyszeli. Chodzi o kosze. No jednak nie poszła dobra informacja w eter i niestety no, ludzie się skarżą, że no, przysługują im duże kosze, mają małe, nikt im tego nie wyjaśnił, że mogliby worki, bo starą tradycją było to, że jak worki się postawiło, to worki wyrzucili, zostawili. Także teraz no, no, ludzie się czują trochę oszukani, no bo będą musieli zapłacić powiedzmy za to miesiąc czy dwa, a nie mają tego kosza, który im przysługuje. I racja, zgadzamy się z tym, znamy problem. Były interwencje oczywiście od wykonawcy, bo wykonawca zgodnie z umową miał dostosować ilość koszy do 30 czerwca bodajże. Nie zrobił tego do 10 czy 30, nawet 10 czerwca. Nie zrobił tego i oczywiście były interwencje z naszej strony. Możemy zastosować kary, tylko te kary, które są w umowie, no niestety opiewałyby mach na niebagatelnie bardzo wysoką kwotę, to jest około 80 tysięcy złotych. Gdybyśmy poszli w tym kierunku, to jest wielce prawdopodobne, że firma odstąpi od umowy i wówczas te kary poniesie niższe. Jeżeli by odstąpiła od umowy, no to my mamy problem. Ale trzeba w jakiś sposób zrozumieć tego wykonawcę, bo tak jak widzicie Państwo w mediach, w Polsce brakuje koszy. Z tego względu, że w zdecydowanej większości gmin czy miast te kosze mają być kupowane przez właścicieli. I są kradzieże i tak dalej. I oczywiście tu zastępca jeździł bezpośrednio do ekoregionu, rozmawiał i ponoć już te kosze są kupione i za moment będą rozprowadzane. W pierwszej kolejności są rozprowadzane do tych posesji, gdzie ich w ogóle nie było. Także jest rzeczywiście taki problem, no ale trzeba w jakiś sposób tą firmę zrozumieć, bo jak mówię, w innych gminach jest o wiele, sprawa jeszcze oznakowa miejscowości. Ja to już powtarzam od lat 5 co najmniej. Te oznakowania, no wiadomo, nie ma tych pieniążków, ale to rzeczywiście w tym miejscu, no jest ładnie, już w Mzurkach, widzę, w niektórych miejscowościach są te znaki postawione. No nie ma. No nie ma, no nie ma i też, no. Miejscowości. Też już po miejscowości. Tam też by trzeba znak jakiś postawić, gdzie jest folwark, po jednej stronie jest folwark, po drugiej jest Majków Duży, czy tej północnej części. No też nikt tam nie wie. Już są problemy, pogotowie nie wie jak dojechać. To jest jedna sprawa. Następna sprawa, jeszcze chciałbym poruszyć sprawę odwodnienia, bo prawdopodobnie już jest wszystko odnośnie tej sali w Majkowie. Bo strażacy się sprężyli, rzeczywiście pomogła gmina, sala jest pięknie odmalowana. Strażacy to zrobili w własnym zakresie, po prostu gmina sfinansuje tylko materiał. I kwestia, jeżeli ten budynek nie zostanie odwodniony, teraz była masa pracy musiała być włożona, bo niestety ta wilgoć idzie do góry. Ściany były już tak zagrzybione, że coś strasznego. Szorowali to szczotkami. Słuchaj, to musi mieć wygląd. Nie sztuka, żeby coś stało, tylko to musi mieć wygląd. Żeby nie straszyło. To był zabezpieczony. No ale słuchaj, to są duże pieniądze. Wiem, że na pewno w tym roku się tego nie zrobi. Nie wiem, czy w przyszłym. Ale trzeba to zrobić. Słuchaj, to jest spora kwota z tego, co ja wiem. I chodzi o to, że no naprawdę szkoda byłoby tej pracy, gdyby to, wiadomo, za 5 lat zniknie ten efekt tej roboty. Panie Przewodniczący, odpowiadam. Jeżeli chodzi o
wykonanie tego, co zostało zaprojektowane, ja nie pamiętam w tym momencie, ile to jest wycenione. Może pan wie? No koło, nie wie pan, czy to jest prawda, ale 300 tysięcy? Coś takiego. No zaraz możemy. To jest wejść pan do redaktu budownictwa i zaraz będziemy wiedzieć. W każdym razie dużo wycenione. Nie wiem, 300 tysięcy. I powiem szczerze, nie będziemy w stanie uwzględnić tego w tegorocznym budżecie. Bo jest jeszcze wodociąg. Jest jeszcze wodociąg, który jest w trakcie projektowania. Zobaczymy, ile wyjdzie i będziemy po prostu na etapie przygotowania projektu budżetu na przyszły rok. No zastanawiać się, co uwzględnić, czego nie. No najlepiej wszystko. Ale mało tego, niewykluczone, mówiłem to na ostatniej sesji, że na następnej sesji, jeżeli nam się poprawi tutaj ten dochód z tytułu sprzedaży majątku, bo jutro mamy rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż tej działki przy Barwnikach. Przy boisku. To boisko, ale nie? Jest to wycenione na 285 tysięcy, wagon wpłynęło, także no jest, żeby nie zapuścić, szansa na to, że ktoś to kupi. To niewykluczone, że za miesiąc na następnej sesji, najpóźniej wrześniowej, występujemy z tym pomysłem budowy dróg. Ja czekam dzisiaj, że pan... I jeszcze... To wszystko w trakcie jest, panie radny, nie jest taka prosta sprawa. Radny dochody, bo musimy mieć te pół miliona w tym roku, żeby to rozpocząć. To trzeba kredyt wziąć w tym roku, zrobić, a tak? Mówię od razu, panie Grzegorzu, nie jesteśmy w stanie... Tylko jeszcze jedno pytanie odnośnie tych dróg, to ta moja kochana praca, którą się dopominam przez 5 lat. Ze względu na panią sołtys, tą drogę trzeba postawić na drugim miejscu. Na pierwszym będzie droga do Strasburga. Ale jak informowałem właśnie, że chcemy zrobić ten plan działania dotyczący 18 km. I jeszcze jedna sprawa. Ta droga właśnie od tego Myna do Majkowa. Ja tam rzeczywiście, no, te dziury się tam, jak tutaj mówi radny Klich, powybijały. Bo ja tam zauważyłem, że ten kamień się trochę rozjechał na boki. I tam, jeżeli nie ma, nie możemy teraz tej firmy, bo z tego sobie to oni nie mają obowiązku tego naprawiać ten dziur. Bo to po prostu, no, był teren, jaki był. Ja myślę, że można byłoby ten kamień z tego boku ściągnąć w te dziury, bo tam rzeczywiście tego kamienia, który się rozjechał, jest sporo, który po nim nie jeździ. 260 tysięcy. No, także mówię, ten kamień, nie wiem, jakby własnym sposobem jakoś spróbować. Nie, najbardziej. Kamień... rzeczywiście są te dziury, no są te dziury już jak tu pan... Firmę oczywiście możemy wezwać do usterek, natomiast no niestety to, że droga jest w kamieniu, odbywa się ruch, no to ten kamień ma prawo się przesuwać. Także tutaj to nagarnianie będziemy robić tylko i wyłącznie przy pomocy własnej. Też właśnie o to bym prosił, to wyszypie te dziury, bo oczywiście teraz popada deszcz i jechać po tym kamieniu, no to... Natomiast boję się jednego, i to od razu głośno mówię, czy uda nam się uwzględnić tą drogę w tym planie, w tym roku. Bo w przyszłym to raczej się powinno, natomiast... Bo jest to... Ale panie wójcie, dodaję do pańskich słów i dobrą myśl. Ale zaraz, bo jak dobrze pamiętam, to co pozostało do wykonania jest skosztoryzowane na kwotę bodajże pół miliona złotych. No tam na tamtej drodze? Tak, tam jest szerokość drogi 7 metrów. Szeroka jest. No jak szersza, no to i droższa. To jest 2 razy, prawie 4, nie? Proszę, radny Klich, bo był... Jeszcze. Ale panie wójcie, z miejsca dodaję do tej drogi, co kolega Grzegorz Konecki powiedział, że kamień uciekaj, pan, to co pan powiedział. Ale to szybko trzeba, panie wójcie, zrobić, kamień podgarnąć, dołożyć troszkę i to przykryć, jakoś skleić, chociaż, nie mówię nawierzchnią taką ekstra, żeby te ubytki nie następowały dalej, bo tracimy na tej drodze, bo to jest nasz materiał, on się rozchodzi do rogu i wtedy za rok czy za dwa, czy będzie to robione, to tam trzeba dowieść. Panie Józefie, paruje i na pewno nie zginie. Paruje, właśnie, ten sposób. Ale następne, bo jesteśmy przy tej drodze, panie wójcie, nie wiem, czy pan jest powiadomiony i szanowna rado, ja na komisji rewizyjnej, na budżetowej mówiłem o naprawie.